Siemka, projekt las, ale nad rzeką, czyli tutaj ten brzeg rzeki będę sprzątał, bo z tego co pamiętam jest tutaj tego sporo, jak widzicie. No jest tego trochę, więc postaram się to posprzątać. Najpierw zaczniemy od szkła. Mam tu też takie wiaderko na puszki, ale na przykład taka butelka zwrotna też. Też się przyda. Jest tych flaszeczek sporo. O, już mam złotówkę. Dużo tych małpek jest. Podobno bardzo ludzie dużo kupują takich małpek o 6 rano w Żabkach. Czyli co, niby za komuny tylko się piło. Nieprawda. O, tutaj jest siatka jeszcze, po którą przyjadę z tatą. Nikt do tej pory tego nie zabrał. Także parę kilo złomu będzie jeszcze. O, cały pakiet. Teraz trochę plastiku. Dużo po lodach jest. Także młodzież pewnie. Jakiś ulubiony lód tutaj chodzi sobie i wyrzuca. Pewnie ma stałą trasę i chodzi tędy często i kupuje w sklepie, a tu wyrzuca papierek. A tu co? A tu worek. Z rzeki prawdopodobnie go wyłowiłem. Różne rzeczy, różne rzeczy. Sznurek od snopowiązałki. Też jest jogurt, proszę bardzo. Miller Milch. Oj, puszeczka jest. Puszeczkę oddzielnie. A tu coś przysypane jest, proszę Państwa. O, przysypane tu jest. Ludzie sobie tu wysypują jakieś biologiczne odpady i przykrywają śmieci, które tu leżą. Patrzcie, ile tych lodów. Oszalał ktoś. Beczek. Jutro tu przyjadę z Adrianem na magnes. Także zapraszam na filmy. O, patrzcie, rękawiczki. Jeszcze maseczki brakuje tylko do kolekcji. Pasta do zębów. A nie! To jest czekolada, taka miodelka. O, ślimak. Ślimaku zostajesz. Pilnuj tutaj, żeby nie śmiecili ludzie.
puszek stalowych nie zbieram. Znaczy zbieram do worka. Nie zbieram na złom. Kiedyś zbierałem, ale to jest szkoda zachodu na puszki stalowe. Lepiej do śmietnika wyrzucić. Kusi, żeby wejść do wody. Jutro. A, no i jeszcze zrobię projekt rzeka, czyli będę wyciągał butelki z dna rzeki, ale to później trochę. Jutro magnes, a dzisiaj projekt las. Jak widać, jest i znana mi baryłka. O, i wódeczka też jest. Czokodupka. O, zapalniczka. Nie działa. Wydaje mi się, że jest troszeczkę czyściej tutaj, że wcześniej było więcej tych śmieci, ale może mi się tylko wydaje. Dzisiejszy odcinek wygrały papierki po lodach. Trochę puszeczek wpadło, dwie butelki. Zaraz to posortuję i pokażę wam. Jak się teraz prezentuje ta skarpa? Dużo lepiej chyba, nie? No i mamy worek szkła, worek plastiku, trochę puszek. Pozdrawiamy.